Nie ma, że boli, budzilla musi być. Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max. Chociaż ze znieczuleniem, 9 minut przed godziną 8. Łukasz z nami. Łukaszku, kogo budzimy? Kingę. A co tam u Kingi? Kinga jest moją dziewczyną. O, dobrze. Super. Bardzo, bardzo miły prezent dla dziewczyny, budzilla. Dobrze, i teraz z jakiej okazji tej Kingę budzimy, no? No, ma dzisiaj przyjść do nas fachura z poleconego źródła do pralki. Tacyś najgorsi, a ty pewnie wtedy w pracy, co? A fachura no będzie praleczkę tam sprawdzał na każdą możliwą okoliczność. No. Halo, dzień dobry, panie Kingo, witam serdecznie. Do praleczki dzisiaj tutaj do pani mamy, że jest... Wie pani co, bo nie mam nic o tej praleczce, żadnych informacji. Jest pani w domu teraz? Jestem, dobrze, bo słabo panią słyszę. Wie pani co, podeszłaby pani tam do praleczki. Tam jest górny, czy załadunek jest od frontu, czy od góry? Od frontu. Od frontu, to dobrze. Powie mi pani coś więcej o tej praleczce, jaka tam jest rodzaj problemu? Nie wypompowuje wody. A może pani podejść tam do łazienki, bo to w łazience ma pani? Tak. Tak. Niech pani zobaczy kolor węża, bo jak jest szary, to będę wiedział, co to jest. Szary. Szary, no najgorzej. Szary wąż. Czy pralka jest wyłączona z prądu? No w tym momencie nie. Nie, niech pani wyłączy i jak pani otworzy bęben, rozumiem, woda zeszła czy stoi? Tam jest takie akwarium, czy zeszło trochę? Nie, no spuszczaliśmy tutaj z przodu koło filtra. Tam filtrem. Sąsiadów nie zalaliście? Nie, to dobrze. Czyli nie ma wody, dobrze, wie pani co? To proszę otworzyć bęben. Mhm. Otworzyć bęben. Tak. Wie pani co? I jak pani mnie da na głośno mówiący, nie, tak. Pani da mnie na głośno mówiący. Chodzi, wie pani, o ilość, wie pani, tych dziur w bębnie. Wie pani? Tak. No. Ma pani? Jest pani tam. Ilość dziur w bębnie. Wie pani, bo powiem pani tak, bo jest model z nieparzystą ilością. Jest model z nieparzystą ilością, wie pani, i tam jak po prostu jest nieparzysta ilość dziur, no to może być wymiana w ogóle całego siłownika pompy. Także może policzmy to, bo to w ogóle, wie pani, ja bym wiedział, z czym przyjechać. Ale to jak, w jaki ja mam to sposób liczyć? No normalnie, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. No, widzi pani, no, to dobrze, żeśmy policzyli. A jak się wsadzi głowę do środka, to jest echo? Proszę pana? Tak. Pan sobie żarty ze mnie robi? A tam my to nie jesteśmy od żartów, to po prostu zadzwonił do nas do RMF Max taki facet, przedstawił się jako najważniejszy w twoim życiu i mówi, że on się martwi, bo fachowiec dzisiaj przyjdzie do pralki. Cześć, kochanie. Ja cię zamorduję. Słuchaj, na wszelki wypadek wyciągniesz głowę z bębna. Właśnie, bo tak trochę pogłos słychać, Kinga, wiesz? Ale już zamorduję w domu. Słuchaj, nie, morderstwo. No. Już więcej, jak ci będzie kazał liczyć dziurki, to nie fachura. Spokojnie. Ja myślę, że Łukasz też może wsadzić głowę do pralki za karę, wiesz? A ty pamiętaj, bądź wtedy z tyłu. Wesołych świąt! Wszystkiego dobrego, Kinga. Hity na maksa.